Centralne biuro osób w związku z nieprawidłowościami przy reprywatyzacji w Warszawie. Wśród zatrzymanych są warszawski adwokat Robert N., były zastępca dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Jakub R. oraz jego rodzice Wojciech R. i Alina D. No po właśnie, zatrzymaniu rozpoczęto przeszukania. Po nich zatrzymani mieli zostać przewiezieni do prokuratury rejonowej we Wrocławiu. Zatrzymanym zostaną przedstawione zarzuty popełnienia szeregu przestępstw związanych z reprywatyzacją nieruchomości. Zostaną oni także przesłuchani w charakterze podejrzanych, podała prokuratura krajowa. Do sprawy odniosła się też Okręgowa Rada Adwokacka. W opublikowanym komunikacie czytamy, że sprawa jest bardzo ważna i należy wszystkie reprywatyzacje w Warszawie dokładnie i transparentnie wyjaśnić. Podkreślono także, że nikomu, tak jak adwokaturze, nie zależy na tym, aby wyjaśnić, jaki udział w reprywatyzacji mieli warszawscy prawnicy. Prezydent Andrzej Duda bierze udział w rozpoczęciu polsko-amerykańskich ćwiczeń pododdziałów pancernych na poligonie w Żaganiu. Wspólne ćwiczenia mają sprawdzić gotowość do współdziałania jednostek, które stacjonują w zachodniej Polsce od kilku tygodni. Prezydent przypomniał, że przyjazd jednostek USA był efektem ustaleń ubiegłorocznego szczytu NATO w Warszawie. Andrzej Duda powiedział też, że obecność wojsk amerykańskich w naszym kraju ma szczególne znaczenie. Ogromnie się cieszę, że wraz z wszystkimi państwem możemy być tutaj w tej chwili, która w moim osobistym przekonaniu, ale jestem pewien, że nie tylko moim, jest chwilą dziejową. Andrzej Duda dodał, że amerykańskie wojska można nazwać naszymi prawdziwymi sojusznikami. Dziesiątki lat tu w Żaganiu stacjonowały jednostki armii, którą kazano nam wtedy uważać za sojuszniczą, a której do Polski nie zapraszaliśmy, zwłaszcza nie zapraszaliśmy, żeby tu została. I czuliśmy się zniewoleni. Dziś przyjechali nasi sojusznicy, będący symbolem wolności i porządku na świecie, a przede wszystkim bezpieczeństwa. Sojusznicy, których zapraszaliśmy i na których czekaliśmy. Pancerne pododdziały armii USA stacjonują w Polsce od kilku tygodni. Poszczególne jednostki są rozlokowane w Bolesławcu, Świętoszowie, Żaganiu oraz Skwierzynie. Z Żagania Kamil Chybki. Amerykański prezydent Donald Trump poinformował na Twitterze, że jutro mianuje swojego kandydata na sędziego Sądu Najwyższego. Według komentatorów będzie to jego najważniejsza decyzja od czasu objęcia urzędu. Do tej informacji będziemy wracać w kolejnych serwisach. Moskwa i Tbilisi rozważają wznowienie stosunków dyplomatycznych. Według dziennika Izwieścia kwestia ta może zostać podniesiona w trakcie najbliższego spotkania specjalnego pełnomocnika władz Gruzji do spraw kontaktów z Rosją i rosyjskiego wiceministra spraw zagranicznych. Przypomnijmy, Gruzja zerwała stosunki dyplomatyczne z Rosją w 2008 roku po wojnie o Osetię Południową. Do tej pory władze w Tbilisi odrzucały możliwość wznowienia stosunków dyplomatycznych z Rosją. Gruzińscy politycy twierdzili, że taki proces będzie możliwy tylko wtedy, gdy Rosja wyprowadzi swoje wojska z Abchazji i Osetii Południowej, a także cofnie decyzję o uznaniu niepodległości obu zbuntowanych regionów. Niedawno mówił o tym w wywiadzie dla Polskiego Radia specjalny pełnomocnik gruzińskiego rządu do spraw kontaktów z Moskwą, Zura Papaszince. Najtrudniejsze dla nas na dziś jest to, że Rosja uznała niepodległość tych regionów. My z tym nie możemy się pogodzić i powstał taki zaczarowany krąg, z którego nie wiemy, jak się wydostać. Według dziennika Izwieścia władze w Tbilisi mogą złagodzić swoją pozycję w tej sprawie, o czym miał poinformować dziennikarzy właśnie Zura Papaszidze. My z zadowoleniem powitamy taką inicjatywę, skomentował doniesienia Izwieści wiceszef rosyjskiego MSZ Grigorij Karasin. Najbliższe spotkanie przedstawicieli Gruzji i Rosji zaplanowano na 7 lutego w Pradze. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prognoza pogody. Na północy i północnym zachodzie dziś więcej chmur, na wybrzeżu Pomorza oraz Warmii miejscami słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, na pozostałym obszarze bez chmur i opadów. Temperatura od minus 2 stopni na północnym wschodzie, 0 w centrum, do 1-2 na zachodzie i południu oraz do 4-5 na południowym zachodzie. Teraz to wszystko, kolejny serwis informacyjny punktualnie o 16:00. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarze 15:35. Gość Polskiego Radia 24. Przy telefonie mecenas Adam Tomczyński, długoletni sędzia. Dzień dobry. Dzień dobry. A chcemy rozmawiać o zmianach dotyczących wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa. Dziś za mniej więcej dwie godziny, za niecałe dwie godziny w siedzibie Rady rozpocznie się nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Chodzi m.in. o nowelizację ustawy o KRS, zgodnie z którą, mówiąc w uproszczeniu, wybór sędziów do KRS będzie dokonywany przez parlament. Część środowiska sędziowskiego sprzeciwia się tego rodzaju rozwiązaniu, wskazując na ewentualną możliwość upolitycznienia
upolitycznienia Krajowej Rady Sądownictwa. Czy te zastrzeżenia pana zdaniem są słuszne? Oczywiście można mieć jakieś wątpliwości co do tego, czy wybór sędziów przez parlament nie będzie upolitycznieniem środowiska sędziowskiego. Mamy niezbyt dobre pod tym względem doświadczenia, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny. Ale nie ulega wątpliwości, że tak dalej, jak było do tej pory, być nie może. Dlatego, że co mamy w tej chwili? W tej chwili mamy taką sytuację, że o wszystkim decydują tylko i wyłącznie sędziowie. Włącznie z własnym postępowaniem dyscyplinarnym decydują tylko i wyłącznie sędziowie. I ten eksperyment się nie udał. Po 20 latach trzeba powiedzieć, że ten eksperyment się nie udał. Musi być jakiś zewnętrzny organ oceniający także Krajową Radę Sądownictwa. Ja powiem tak, pan rzecznik, pan sędzia Żurek mówi o tym, że zmiany powodują niebezpieczeństwo, że sędziowie będą stać u klamki polityków, żeby dostać się do Krajowej Rady Sądownictwa. No, ja mam inną obawę, że to, co w tej chwili się dzieje, to jest takie wiszenie u klamki sędziego Żurka tak naprawdę, bo wszystkie awanse zależą od KRS-u, od niego. Ale tutaj pojawia się pytanie, w jaki sposób parlament, czy w jaki sposób Sejm miałby wybierać sędziów? Większością zwykłą, większością 3/5, większością 2/3? Ja to ciągle jeszcze liczę, że może nie sam parlament będzie wybierał. Warto by chyba było się zastanowić i pomyśleć nad takim rozwiązaniem, trochę podobnym do rozwiązania w Konstytucji Hiszpańskiej zapisanego, czyli żeby różne środowiska wybierały tych 15 sędziów. Może 5 niech wybierają sędziowie, 5 niech wybiera parlament, 5 niech wybiera może środowisko naukowe, a może środowisko związane z władzą wykonawczą, żeby pomieszać różne sposoby wyboru, żeby jak najlepiej ci sędziowie odzwierciedlali rzeczywiście to, co dzieje się w środowisku sędziowskim. Bo dzisiaj mamy spotkanie 300 sędziów, ja nie wiem, jakich 300, których 300 sędziów, to nie są sędziowie wybrani w jakikolwiek sposób, to są akurat ci, którzy chcieli przyjść, pewnie ci sami, co we wrześniu ubiegłego roku. To też nie jest sposób na demokrację, żeby tworzyć nowe, nieznane ustawie ciała, które wydają jakieś opinie, tak jak ten kongres z września ubiegłego roku, czy dzisiejsze spotkanie. Aha, jeszcze jedna taka bardzo ważna uwaga. Wybór sędziów do KRS-u w tej chwili, ten przeprowadzany i tak bardzo broniony przez KRS, ten przeprowadzony przez sędziów, to nie jest wybór demokratyczny. Sędziowie sądów rejonowych mają mniej więcej głos w wartości 1/10 głosu sędziów sądów okręgowych, także tu nie ma demokracji w tym wyborze i to też jest problem. Jeśli chodzi o to rozwiązanie, o którym pan wspominał, czyli sytuację, w której przedstawiciele różnych środowisk mogliby proponować swoich kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, to rozwiązanie wymagałoby otwartości, chęci do dyskusji po stronie rządzących, po stronie opozycji, a także po stronie środowiska sędziowskiego. Pan taką gotowość widzi? Ja myślę, że nie ma innego wyjścia. Przede wszystkim środowisko sędziowskie musi zdać sobie sprawę, że to, co było do tej pory, to nie było dobrze. W następnym etapie trzeba się zastanowić, co można naprawić. Są propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości, przecież nie trzeba ze wszystkich tych propozycji skorzystać. Można znaleźć jakąś drogę pośrednią, ale to trzeba zacząć rozmawiać. No ja niestety, ja niedawno rozmawiałem z jednym z sędziów ze Szczecina i on powiedział, to niedobrze, jak politycy zwracają nam uwagę, bo politycy są jeszcze gorzej oceniani niż my, sędziowie. No to nie jest droga do naprawienia czegokolwiek. Może i politycy są gorzej osądzani, ale to nie jest jakiś wielki plus dla sędziów. Sędziowie muszą być najsprawiedliwsi, najbardziej poza podejrzeniem i najwspanialsi, tylko że muszą zasłużyć na taką opinię. A żeby zasłużyć na taką opinię, to muszą się zastanowić nad tym, co trzeba zmienić. Krajowa Rada Sądownictwa to jest organ, który ma strzec niezależności, niezawisłości sędziowskiej. Gdyby rzeczywiście ziściło się to rozwiązanie proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, czyli sytuacja, w której to parlament wybiera członków Krajowej Rady Sądownictwa, co odgrywałoby rolę bezpiecznika? Bo taki bezpiecznik musi funkcjonować w demokracji. Ja myślę, że takim bezpiecznikiem najlepszym to jest to, że sędziowie są niezawiśli, są mądrzy, mają wiedzę, i sami sędziowie, sami siebie nie chcą wisieć u klamki polityków. Panie Maksymasie, przepraszam, to trąci idealizmem.
To trąci idealizmem. Ja myślę, że to trąci trochę realizmem. No jeżeli mamy założyć, że sędziowie są niemądrzy i nie chcą korzystać ze swoich uprawnień takich, jak daje im konstytucja, to czym można to zastąpić? Niczym tak naprawdę. Trzeba postawić na maksymalny profesjonalizm, maksymalną niezawisłość i mądrość każdego sędziego. To jest naprawdę wystarczający bezpiecznik. A jeśli chodzi o samą Krajową Radę Sądownictwa, jaka jest jej rola, jak ważny to organ? To Krajowa Rada Sądownictwa jest bardzo ważnym organem. Nawet nie wiem, czy nie zbyt ważnym tak naprawdę, dlatego że Krajowa Rada Sądownictwa decyduje przede wszystkim o nominacjach sędziowskich i decyduje także o awansach sędziowskich. Czyli tak naprawdę każdemu sędziemu zależy na tym, żeby być w dobrych stosunkach z Krajową Radą Sądownictwa, bo od tej Krajowej Rady Sądownictwa zależy awans. I mi się na przykład bardzo podoba, ja zdaję sobie sprawę z pewnych wątpliwości konstytucyjnych, ale mi się bardzo podoba pomysł, żeby Krajowa Rada Sądownictwa była zobowiązana do przedstawienia panu prezydentowi dwóch kandydatów na stanowisko sędziowskie. I żeby pan prezydent mógł wybrać jednego z dwóch. Artykuł 179 Konstytucji nie zakazuje tego wprost, choć mogą być wątpliwości, ale jak widzimy w praktyce, pan prezydent i tak przecież odmówił ostatnio powołania sędziów. W związku z tym nie zgodził się z pewnym wyborem. Gdyby miał wybór z dwóch, to już by załatwiło dużo problemów. Czy dobrze rozumiem, że w tym kontekście znaczenie, siła Krajowej Rady Sądownictwa jest być może nawet nazbyt duża? No, moim zdaniem w takim składzie, w jakim jest i tak niedemokratycznie, bo ona jest niedemokratycznie wybierana, wydaje mi się, że jest zbyt duża. Proponowane zmiany mają polegać m.in. na utworzeniu dwóch nowych organów KRS, pierwszego i drugiego zgromadzenia Rady. Jak te dwa ciała miałyby względem siebie funkcjonować? To zależy, jakby dokładnie zapisy ustawowe wyglądały, ale niewątpliwie idea, ja to tak przynajmniej rozumiem, idea tego jest taka, że te dwa niezależne ciała, w jednym sędziowie, w drugiej części politycy, tak w uproszczeniu możemy powiedzieć, że te ciała miałyby najpierw wewnątrz siebie podejmować pewne decyzje, a potem te decyzje, na przykład co do wyboru kandydatów na sędziów, byłyby w jakiś sposób ucierane między tymi grupami, między tymi izbami, jeśli tak można powiedzieć. Ucierane to znaczy dogadywałyby się one między sobą. To jest taki mechanizm zaczerpnięty z Unii Europejskiej. W związku z tym być może on by się w rzeczywistości naszej sprawdził. Nie wiadomo, ale jest szansa. Chodzi o to, że ja mam takie zdanie do was, takie zdanie. Znajdźmy jakiś kompromis. Nie zgniły, tylko dobry, normalny, służący Polsce. Tym bardziej, że słowo kompromis akurat nie jest słowem, które powinno się źle kojarzyć. Wręcz przeciwnie, chociaż mam wrażenie, że ostatnio niestety w Polsce nabrało pejoratywnego znaczenia słowo kompromis. A ja myślę, że kompromis, zwłaszcza w tej sprawie, to jest tak naprawdę podstawa funkcjonowania. Gdyby to miało być tak, że tylko parlament miałby wybierać kandydatów pośród sędziów do KRS-u, to dobrze by było, żeby wtedy była większa większość, czyli albo 2/3, albo 3/5, żeby jednak w jakiś sposób ten kompromis wymusić, żeby to naprawdę była reprezentacja środowiska, bo w tej chwili to nie jest reprezentacja środowiska. Czekamy w takim razie na szczegóły dotyczące zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa. Dziś przypomnijmy w Warszawie nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa o godzinie 17, czyli za mniej więcej godzinę i 15 minut. Tematem jest przede wszystkim nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, o której na naszej antenie mówił mecenas Adam Tomczyński, długoletni sędzia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Polskie Radio 24. Kwadrans pozostaje do godziny 16. My zmieniamy temat. W naszym studiu Piotr Stępiński, portal biznesalert.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o walce ze smogiem, którą trzeba jakoś połączyć z ubóstwem energetycznym, bo to są dwa poważne problemy. Ubóstwo energetyczne, od tego wątku zacznijmy. Czym jest? Ubóstwo energetyczne polega na tym, że dane gospodarstwo domowe nie jest w stanie nabyć energii elektrycznej bądź usług towarzyszących, czyli mam tu na myśli ogrzewanie, schładzanie pomieszczeń. Czyli na przykład wspólnym rodzinnym wysiłkiem udało się komuś postawić wielki dom. Teraz okazuje się, że dom już jest, można w nim mieszkać, można go użytkować, tymczasem nie starcza pieniędzy na to, żeby ten dom
ogrzać. Tak, zdarzają się takie sytuacje. Problem ubóstwa energetycznego według różnych wyliczeń dotyczy blisko 17% Polaków, czyli w przeliczeniu na liczby bezwzględne to jest ponad 6 milionów osób. Według niektórych wyliczeń w skrajnych przypadkach jest to, może tym problemem być objęte aż 44% Polaków. Ubóstwo energetyczne liczy się od momentu, kiedy wydatki na energię w budżecie domowym wynoszą co najmniej 10%. Całego budżetu, jeśli tak, 10% przeznaczamy tak, na... jeżeli przeznaczamy na energię elektryczną, w ogóle na usługi energetyczne, to już to jest kwalifikowane jako problem ubóstwa energetycznego. Dodajmy jeszcze, że tutaj chodzi nie tylko i wyłącznie o ogrzewanie, ale o korzystanie z, wydawało się, zupełnie podstawowych dóbr, chociażby światło, używanie sprzętu AGD, komputer itd. To wszystko wlicza się również w ewentualne ubóstwo energetyczne. Tak, oczywiście. Problem jeszcze polega na tym, że często ubóstwo energetyczne jest kojarzone z ubóstwem stricte finansowym. Według badania 33% respondentów wiązało ubóstwo energetyczne z ubóstwem, tak jak rozumiemy, czyli nie starcza nam, mówiąc kolokwialnie, od pierwszego do pierwszego. Teraz oczywiście dochodzimy do momentu kluczowego, czyli do pytania, co wspólnego ma walka ze smogiem z ubóstwem energetycznym? Jeżeli chodzi o smog, no to siłą rzeczy, czego doświadczamy w różnych częściach Polski, to jest problem palenia brudnym paliwem, problem palenia śmieciami. Z czego to wynika? Najczęściej jest to powód oszczędności, tak? Bo wysokiej jakości produkty, paliwa do ogrzewania, pogrzewania pomieszczeń są zwyczajnie drogie. Taniej jest kupić miał węglowy niż wysokiej jakości produkty grzewcze. Owszem, rząd proponuje, uruchamia różnego rodzaju programy, które umożliwiają dofinansowanie do wymiany pieców ciepłowniczych do 80% całości tego zakupu, ale to nie zmienia faktu, że nadal pozostaje problem, czym taką dobrą sprawę palimy w naszych piecach. A no właśnie, sprawa kluczowa, która może wiązać się z jednej strony z ubóstwem energetycznym, czy z ubóstwem w ogóle, po prostu nie stać nas na dobrej jakości paliwo, więc wkładamy do pieca, co popadnie po prostu, co jest pod ręką, co się nadaje do spalania albo i nie. A z drugiej strony jeszcze kwestia samego pieca. Bo oczywiście, że piec bezemisyjny jest dostępny, tyle że on jest dużo droższy niż cała reszta innych pieców, których jest na potęgę w każdym sklepie budowlanym. Tak, i dotykamy tutaj problemu systemowego, bo z jednej strony dofinansujemy wymianę pieców, ale nie mamy żadnego mechanizmu, jeżeli chodzi o pomoc w zakupie środków grzewczych. Też trzeba zwrócić uwagę, że samo pojęcie ubóstwa energetycznego w polskiej przestrzeni legislacyjnej nie funkcjonuje. Tak? Owszem, są pomoc społeczna oferuje możliwość dofinansowania do rachunków m.in. za prąd, ale to też jest uwarunkowane różnymi innymi aspektami. Tak, mamy pojęcie o wrażliwego odbiorcy energii. Dzięki nowelizacji ustawy o prawie energetycznym w 2014 roku pomoc społeczna zyskała możliwość fizycznego dofinansowania. Te kwoty nie są duże i te zależą od niskiego, od przede wszystkim, żeby uzyskać tą pomoc, jest potrzebny niski dochód. Ale też zwróćmy uwagę, że ubóstwo energetyczne to też może jeden z czynników warunkujących mogą być nasze preferencje, jeżeli chodzi o zużycie energii. W świetle ostatnich badań głównie dotyczy to osób starszych, mieszkań wielopowierzchniowych, rodzin wielopokoleniowych. Może ktoś lubi po prostu, żeby było cieplej, mówiąc kolokwialnie, ktoś chce, żeby było cieplej w mieszkaniu, ma takie, a nie inne upodobania, że chce, żeby w domu było, nie powiedzmy, te standardowe 20-23, albo po prostu chce, żeby było 26. Więc siłą rzeczy zwiększam swoje wydatki na energię. Zostawianie telewizorów na przysłowiowym stand-by'u,
zostawianiem laptopów pod ładowarkami. To wszystko fizycznie wpływa, wpływa na większe zużycie, ma większe zużycie tej energii, a co za tym idzie, większe wydatki. Więc proste przełożenie między brakiem środków na zakup energii, no a fizycznym ubóstwem energetycznym nie jest pojęciem to same. Bo tu jeszcze powinniśmy dołączyć także kwestię świadomości, kwestię wiedzy po prostu. O tym za moment. Wróćmy jednak do tego, o czym pan wspomniał, czyli do faktu, że to pojęcie w Polsce jest pojęciem cały czas nowym i świeżym, niedostrzeganym często przez prawodawstwo, pojęcie ubóstwa energetycznego. To ciekawe o tyle, że jak pan wspomniał, mówimy o kilku, co najmniej kilku milionach Polaków. Tak, problem ubóstwa energetycznego został już dostrzeżony przykładowo w Wielkiej Brytanii dawno, dawno temu. U nas to pojęcie ubóstwo energetyczne pojawiło się na przełomie 2012-2013 roku. Owszem, w pewnych dokumentach rządowych, w strategiach średniookresowych, czy w strategii energetycznej Polski do 2050 roku jest mowa o ubóstwie energetycznym, tylko nie ma stricte definicji ustawowej, czym jest ubóstwo energetyczne, bo jeżeli będziemy rozpatrywali to na kanwie ustawy o pomocy społecznej, to jest tam wyszczególnione w artykule 7 punkt pierwszy, że pomoc należy się osobom lub rodzinom tych osób z racji ubóstwa. Ale nie ma wskazanego konkretnie ubóstwa energetycznego, tak samo nie ma tego w katalogu zagrożeń socjalnych. Wpisanie takiej możliwości otworzyłoby dalsze możliwości, a tego na razie fizycznie nie ma. Owszem, jest dyrektor. Czyli same, proszę Państwa, bóstwa są czczone, Boga nie. Maryja, kult kobiety, kult dzieciątka. Mleko w kościołach było średniowiecznych z piersi Boga Rodzicy. To trzeba było mieć nie po kolei w głowie, żeby... Dzisiaj ludzie to samo robią. No to XXI wiek, w jakich czasach my żyjemy? Ludzi na ulicy, na wózku inwalidzkim, niepełnosprawnych i mieszkanie zabrać, jeszcze potem sprzedać, a podzielić między swoją rodzinę tych, którzy i tak mają gdzie mieszkać, mają pełno pieniędzy, żeby im do schowków. My mamy Mareczka, to wiemy jakie to, jakie typy są w Polsce. On się bardzo cieszy, bo on jest bardzo zaradny i jemu się to przydaje. Ja mówię, no, ale masz rakowy pryszcz na dupie. Tak jak cztery promienie słońca, tak też krzyż posiada cztery obnowy, czy inaczej dwie przecinające się linie. To, co dzisiaj nazywa się chrześcijańskim znakiem, w rzeczywistości nie jest w ogóle pochodzenia chrześcijańskiego. Symbol krzyża w babilońskiej mitologii był symbolem mistycznej litery T, od imienia Tamuza. Ten mistyczny znak był malowany w czole nowo zainicjowanej osoby do tajnej religii. Symbole krzyża możemy praktycznie znaleźć wszędzie, w każdej religii świata. Egipski krzyż, nazywany jako On, jest połączeniem litery T ze Słońcem, według misterium, w postaci którego Tamus się odrodził. W egipskiej wersji jest on również połączeniem dwóch.
wystawy symbol o nazwie strzała Boga Ra. Górny znak tej figury oznacza kobieta w dolinie ziemi. Poniżej ten rodzaj krzyża oznacza płodność przez połączenie razem kobiety i mężczyzny. Strzałka skierowana do góry symbolizuje mężczyznę, duchowość i śmierć. I ponownie figura skierowana w dół oznacza rzymską płeć dolinę i ziemię. A więc wszystko, co nie obraca wokoło i głównym napędem wszystkiego jest płodność, która jest czczona w postaci krzyża lub dwóch pątowników. Takie tajne znaki znajdują i dzisiaj swoje użycie, o którym wkrótce powiemy. Krzyż był czczony przez pogańskich Celtów długo przed przyjściem Jezusa Chrystusa i był on znakiem życia, czyli płodności i Boga Słońca, który to wszystko w sobie koncentrował. Na tym rysunku Wilkinson pokazuje egipskich kapłanów, u których widzimy krzyże w formie naszyjników, jak również obok ubrani ze zdobą krzyży. Hislop również cytuje Maurice, mówiąc o druidach. W ich ogrodach mieli zwyczaj wybierać najbardziej majestyczne i piękne drzewo, jako godło i bóstwa, którego czcili. I obcinając boczne gałęzie, przyczepiali dwie z największych do najwyższej części trzony drzewa, w taki sposób, że te gałęzie wyciągnięte tworzyły kształt podobny do ramion człowieka i razem z ciałem przedstawiały on wygląd ogromnego krzyża. I na korze w wielu miejscach wycinali literę K. W tym samym kształcie podobnie. Czyli wsłuchaj się, wsłuchaj się. Znak krzyża pogański, który zresztą i tak nie ma nic wspólnego z duchowością, z modlitwą do Boga, z wiarą prawdziwą. Wsłuchaj się. Jakie to ciekawe. Czarownik, czy czarownica, a to wszystko się dzisiaj robi. Nawet katoliczka to i wystawi rękę cygance, żeby powróżyła. No to przecież do czego to dochodzi? Jako symbol słońca. I tutaj widzimy krzyże ze Szwecji. Oto krzyże z Wenezueli. W kulturze Majów krzyż reprezentował planetę Wenus, która była przez nich nazywana Noh-Ek, co znaczy wielka gwiazda, w znaczeniu świecenia czy oświecania poranku. I Xux-Ek, gwiazda osa, jak też Czek-Ek, wielka czerwona gwiazda. Również w środkowej Ameryce Wenus była znana jako Quetzalcoatl, co znaczy upierzony wąż, przedstawiany jako poranna gwiazda i odnoszący się również do gwiazdy wieczoru. Jak mocno imiona te przypominają słowa Biblii odnoszące się do Lucyfera. Jak spadłeś z nieba, o Lucyferze, synu poranka. Zostałeś ucięty do ziemi, ty, który pobija.
widziałeś narody. Wenus była również znana wśród Inków, Aymarów, na Wyspach Karaibskich, w Brazylii, w Gujanie i nawet w północnej Ameryce. Oto różne symbole Wenus. Jak widzimy, najczęściej rodzaj krzyża lub węża. Wracając do litery T, lub inaczej Tau w języku greckim, u Indian na Hopi Bóg Słońca nazywał się Tała. I dlatego drzwi tego kompleksu są w kształcie litery T, aby Słońce mogło oświecać, dając specjalną iluminację. Historyk Majów Kurbac wyjaśnia znaczenie litery. Transcendentalna synteza ludzkiego doświadczenia religijnego jest uwidoczniona w słowie Te, święte drzewo, które u Majów i na Huatli wyłania się ze słów Teo i Teot, imion Boga Stworzyciela. Widzisz? Ile pogaństwa, zobacz, ile pogaństwa. Starożytnych ludzi symbolizowane świętym drzewem były reprezentowane w hieroglifach Majów jako znak T. Dodatkowo ten symbol reprezentuje powietrze, wiatr i boski. Powietrze, wiatr, przesilenie też, już takie, proszę Państwa, wiosenne, bo to przecież coś musi umrzeć, żeby coś się urodziło. Czyli Jezus Chrystus musiał umrzeć na tym drzewie i potem, żeby ta wiosna przyszła. To też cykl przyrody, cykl przyrody. A teraz pójdźmy do Chin, do odkrytych tam symboli religii Manichejczyków. Religia ta została założona przez Babilończyka imieniem Mani, który żył pomiędzy 216 do 276 roku po Chrystusie. I była ona mieszaniną wierzeń zaczerpniętych od Żydów, chrześcijan i zoroastrian, tworząc swego rodzaju gnostycyzm. Z początku religia rozchodziła się w bardzo szybkim tempie. Jednak po skazaniu na śmierć proroka Mani, powoli, częściowo od prześladowań, praktycznie religia wymarła. Interesującym symbolem jest krzyż, z którego wyrastają liście kwiatu lotosu. Pułkownik Wilford pisze, ten krzyż jest nazywany boskim drzewem, drzewem bogów, drzewem życia i poznania i korzystnym do czegokolwiek, co jest dobre i pożądane i się znajduje w ziemskim raju. Oto więcej symboli krzyża. Przyjrzyjmy się im uważnie. Jest to babilońskie drzewo życia. Zwracaj również uwagę na inne symbole znajdujące się na tych samych obrazach. Sowa jest ważnym symbolem okultystycznym. Jednym z obrazów z najbardziej krwiożerczych bóstw, któremu składano w ofierze dzieci, był kananejski Moloch. I jeden z jego obrazów przedstawiał sowę. Również wąż oplatający drzewo wskazuje, kto jest właścicielem tego drzewa. Porównaj to greckie drzewo życia z drzewem Majów z Ameryki. Drzewo życia z Irlandii. Znaki krzyża na pomniku Anubisa, egipskiego boga śmierci. Bóstwo słońca z Krety, czczone w symbolu byka. Rzekomo współczesny symbol węża, jaki na rozkaz Boga Mojżesz kazał ustawić w celu uzdrowienia tych, którzy zostali ukąszeni przez plagę jadowitych węży. W opisie biblijnym nie znajdujemy nic o żadnych gałęziach, które tutaj wyraźnie symbolizują babilońskie mistyczne drzewo życia. Autor pomnika wyraźnie wskazuje połączenie z literą T lub Tau, pochodzącą od imienia Tammuza,
którego imię znaczy Zbawiciel. I sugeruje, że Tomasz, kubeczek to jest cebulę z cukrem. Pij, tak niech się gardle się podejdzie, wypij to wszystko powoli. Nie życia, ale poznania dobra i zła. To ci od razu przejdzie. Po drugie, król izraelski Hiskiasz zniszczył tego węża z tego powodu, że Izraelici czcili. Książki sprzedać do antykwariatu, bo coś trzeba robić, ja nie mogę spać. Starożytny kamień znaleziony w Szkocji z krzyżami i swastykami i również dla porównania z Krety, z wyrobu ceramicznego terakoty, kobieta ze swastykami. Więcej swastyk z Grecji i hinduizmu. Na tym starożytnym greckim hełmie Mitry również możemy znaleźć swastykę. Także widzicie Państwo same pogańskie symbole i to nie są żarty, bo Bóg, Jahwe, nie da z siebie szydzić. Dopuszcza, toleruje, ale, no właśnie, zbliżamy się, Państwo zobaczą. Religie będą zakazane niedługo ze względu na nie tylko ciemnotę i ślepotę i głupotę, ale zaprowadzenie wojen, krwiożerczość, agresję, składanie ofiar, prostytucję świątynną, no całe mnóstwo, to ja nawet tu nie jestem w stanie wszystkiego powiedzieć. Będziesz tu coś pisał na komputerze? No. To ci zostawię. Dobra. Tutaj na starożytnej rzymskiej mozaice widzimy swastykę wewnątrz czterokątnej gwiazdy. Na tej odkrytej przez archeologów w Izraelu podłodze bizantyjskiego kościoła widzimy więcej swastyk. Wyraźnie swastyka posiadała prominentne miejsce nawet wewnątrz uniwersalnego kościoła. Seks na podłodze. Ten przedstawia kopię z wyrzeźbionego kamienia znalezionego w Irlandii, który przedstawia różne... Kamień znaleziony w Cipce. Także proszę Państwa, my sobie przestawiamy ten komputer. On dużo, dużo mówi tu ważnych rzeczy i ciekawych. Proszę zawsze, zawsze słuchać tego, zawsze, bo to jest takie interesujące, to jest takie ciekawe, że już ciekawsze być nigdy nie będzie, nie może. Tak, mała swastyka. Do tego będziemy wracać, proszę Państwa. To jest strasznie interesujące. To jest strasznie ciekawe. Mała swastyka i już. Swastyka dzisiaj. Mała swastyka. Także Petronella powiedziała, że tu jest swastyka. Także proszę Państwa, no, w sekundzie nasze te wszystkie audycje są w kanale El Mercedes. Proszę oglądać te nowe, te najnowsze. Proszę wsłuchiwać się, jako że radio się czasem nasze Conchita nie wysila, bo czasem te dźwięki ciche, żeby je wykonać, odśpiewać, to wcale nie jest tak łatwo. One są jeszcze, proszę Państwa, trudniejsze jak cokolwiek innego. Musicie wiedzieć, no, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra.